Teraz, kiedy już wiemy, że można traktować jednostki w sposób algebraiczny, spróbujmy wykorzystać tę wiedzę do wyznaczenia ze wzoru na jakąś zmienną, jaka może być jednostka tej zmiennej. Powiedzmy, że mamy taki wzór: duże k równa się małe b przez małe s kwadrat. Powiedzmy, że jednostką b są centymetry, a jednostką s jest gram na centymetr. Jaka jest jednostka zmiennej K? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Zacznijmy od podstawienia jakichś wartości za B i S i zobaczmy co z tego wyjdzie. Powiedzmy, że B równa się 1 cm. Przy jedynce obliczenia są bajecznie proste, a chcemy skoncentrować się na jednostkach, a nie na liczbach. I powiedzmy, że S równa się 1 gram na cm. W takim przypadku k równa się 1 cm podzielone przez 1 gram na cm do kwadratu. Rozmawialiśmy już poprzednio o tym, że powinniśmy traktować jednostki w sposób algebraiczny, tak samo jak wartości liczbowe. Zatem będzie to równe 1 cm podzielone przez 1 do kwadratu razy gram przez cm do kwadratu. Wynika to z własności takiej, że jeżeli mam a razy b podniesione do jakiejś potęgi, to jest to równe a do tej potęgi razy b do tej potęgi. A razy b kwadrat równa się a kwadrat razy b kwadrat. Wiadomo też, że jeżeli mamy wyrażenie a podzielone przez b do jakiejś potęgi, na przykład do kwadratu, to jest to równe a do kwadratu podzielone przez b do kwadratu. Tak więc nasze wyrażenie możemy zapisać jako 1 cm podzielone przez 1 1 do kwadratu to 1 razy gram do kwadratu przez centymetr do kwadratu. Ile to się równa? 1 cm ten z licznika zamiast podzielić przez ułamek mogę pomnożyć razy odwrotność tego ułamka, czyli razy odwrotność jedynki razy odwrotność gram do kwadratu przez centymetr do kwadratu, czyli centymetr do kwadratu podzielone przez gram do kwadratu. Co nam z tego wyjdzie? Najpierw liczby. 1 razy 1 podzielone przez 1 to 1. Pamiętajcie, że jednostki możemy traktować tak samo jak liczby. Centymetr razy centymetr kwadratowy równa się centymetr sześcienny. Centymetr do potęgi trzeciej, nie pomylcie tego z c pomnożone razy, M do potęgi trzeciej. Dla jasności, że to centymetr sześcienny, weźmy to w nawias. Centymetr sześcienny podzielone przez gram do kwadratu. Z niczym nam się ten gram do kwadratu nie uprości. Wybrałem te jedynki celowo, bo nie o liczby tutaj chodzi. I dlatego liczby są najprostsze z możliwych. Ważne jest to, co dzieje się z jednostkami. Co będzie jednostką k, jeżeli b określone jest w centymetrach, a s w gramach na centymetr? Widać z naszych obliczeń, że jednostką k jest centymetr sześcienny przez gram kwadratowy. Nie powiem Wam niestety, jakie jest fizyczne znaczenie takiej jednostki, ale przynajmniej wiemy, jak ona wygląda. Centymetr sześcienny, będący jednostką objętości, podzielony przez kwadrat jednostki masy. Kwadrat masy trudno sobie wyobrazić, jest mało intuicyjny, ale wiemy, w jakiej jednostce powinniśmy mierzyć i wyrażać k. Przynajmniej według takiego wzoru jak ten, kiedy mamy dane b i s.